lubię opowiadać o swoich odkryciach, przełomach, a zwłaszcza w wyborach, których dokonałem w moim życiu, które poprowadziły mnie w jakąś dobrą stronę. Ta dzisiejsza Ewangelia uświadamia mi, że to, co nazywam tak szumnie moimi wyborami, i to są moje wybory, że za nimi stoi ten, który przygotował te wybory. W sposób niesłychanie dyskretny podprowadzał mnie do nich. Tak rozumiem i tak słyszę te słowa: nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Może dziś jest taki fajny moment, żeby właśnie podziękować za tą dyskretną obecność tego, który sprawia, że dojrzewamy do ważnych decyzji.